Także kochani, dzisiejszy odcinek będziecie oglądać z remota, ponieważ ja jestem tysiące kilometrów od mojej kamery, także słyszycie tylko mój głos. Nie no dobra, sprawa jest oczywiście poważna, jak wiemy, remote ride passy, tak? Limit remote ride passów, do tego bardzo wysokie ceny. Takie zmiany będziemy mieli od 6 kwietnia, od godziny 20. Temat jest gruby, kochani, i no tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, chcę go poruszyć, nie? Żeby po prostu no nie było, że sam się nie powiedziałem. Moją opinię dam na koniec, ale no zapisałem sobie też parę rzeczy, żeby po prostu no niczego nie pominąć. Także na początek chciałbym poruszyć temat twórców, którzy są w programie z Niantic. I no niektórzy twierdzą, że no nie robimy nic, co mogłoby zapobiec temu właśnie, co tutaj się dzieje, czy też no innym różnym rzeczom. No jesteśmy w tym programie, żeby właśnie dawać feedback, wyrażać swoją opinię na temat eventów itp. itd. No dajemy różne pomysły, żeby ulepszyć naszą grę, żeby pokazywać błędy, żeby pokazywać, co jest do poprawy i co by można było zrobić, żeby gra była lepsza dla nas wszystkich. Pomysłów było wiele co do remote ride passów. Było wiele i pisanych, i było spotkanie na ten temat już no, jakiś czas temu. Także dawaliśmy różne pomysły, co by można było zrobić, żeby no ulepszyć, żeby to nie wyglądało tak, jak to wygląda teraz. No, każdy wie, jak to wygląda. Ale nie każdy chyba wie i rozumie, jak działa taka grupa, że nie wszystko z takich spotkań możemy mówić publicznie, ale jak ktoś dalej tego no nie rozumie, no to okej, no nic nie poradzę. Ale przejdźmy do tematu, kochani. Jak wiemy, najbardziej poszkodowanymi trenerami będą oczywiście trenerzy, którzy mieszkają na wsiach i w małych miasteczkach, gdzie po prostu no pokestopów i gymów jest bardzo, bardzo malutko. Teraz no, takie osoby no, mogły znaleźć grupę z większego miasta, z zagranicy i po prostu no, robić te rajdy, cieszyć się z tego, że te rajdy robią. Na osoby, które no, mają najbliższy gym kilometr, 2-3 kilometry od siebie, no to jest masakra, tak? Teraz będą mogły zrobić tylko 5 remote rajdów, a no, jeżeli będą chcieli zrobić in person, tak? No bo tutaj no jesteśmy zmuszeni do robienia tych rajdów in person, tak? No bo no, nie będzie już no, nielimitowanych remote rajdów. No to dla takich osób zrobienie limitu, no to jest koniec gry na dzień dzisiejszy, nie? No bo co mają zrobić? Nie mają pokestopu w mieście, gym jest gdzieś oddalony. Musieliby gdzieś pojechać dalej po prostu, no żeby no, grać, zakręcić stopem, zrobić rajda itp. itd. No, jakby nie patrzeć, no troszeczkę o to w tej grze chodzi. No nie każdy może sobie pozwolić, żeby dojeżdżać codziennie 30-40 minut, czy nawet godzinę do jakiejś większej miejscowości, żeby no po prostu spotkać się z grupą i robić te rajdy, czy połapać pokemony. No druga sprawa, jeśli no ta osoba nie ma takiej grupy, to co? Pojedzie 30-40 minut, godzinę do innego miasta, podejdzie na wyklucie do rajda i co? Tam nie ma nikogo, nie? Więc no na pewno straci jeszcze większą motywację, żeby no co, przyjadę tutaj jutro, znowu nikogo nie będzie. Wiadomo, no można znaleźć ekipę wcześniej, no znaleźć taką grupę, nie wiem, no na Facebooku, na Discordzie czy coś i po prostu no wtedy umówić się na takie rajdowanie danego dnia, ale no jeśli w takim mieście no nie ma takiej grupy, no to nie ma z kim rajdować, nie? Następny temat to jest XL Candy, tak? Teraz no kto mógł sobie pozwolić zrobić, nie wiem, no tak jak no ride hour, 20-15 rajdów, tych XL-ek sporo troszeczkę oczywiście wpadało. No i tych XL Candy, czy to pod rajdy, czy pod Master League, no mogliśmy zdobyć. Master League w tym momencie, jeżeli będzie limit remote ride passów, to praktycznie umrze. Już w tym momencie jest bardzo mało osób, które grają Master League, no bo no nie są w stanie wymaksować, tak? No tutaj jest ten temat pay to win, tak? No zrobiliśmy ileś tam rajdów, mamy zmaksowanego Groudona, Kyogre'a, Rayquaza, Mewtwo, bla bla bla. No i możemy grać taką Master League. No nie wszyscy są oczywiście w stanie sobie na takie coś pozwolić, więc no tutaj te remote rajdy, no ten limit remote rajdów, no to już w ogóle
zaprzepaści tą szansę dla zwykłych graczy, którzy no po prostu no, mogli sobie porajdować tego Pokemona więcej, którego chcieli pod Master League. Tutaj będą musieli zrobić 5, tak? Resztę będą musieli wyjść. No jeśli nie mają gymów w okolicy, no to no masakra, nie? Także no jeżeli chodzi o Master League, to temat praktycznie już jest wałkowany od dawna, jeśli chodzi o Master League na Twitterze. No osoby, które no nie mają wymaksowanych poków, czekają na powrót Great League czy Ultra League, Master League w ogóle nie grają. Teraz z tym limitem remote rajdów temat prawdopodobnie no jeszcze bardziej upadnie, nie? Wiadomo, będzie można rajdować in person, czy wrzucać no rare candy w te Pokemony, no ale no potrzebujemy 29 tysięcy candy, żeby wymaksować Pokemona na 50 level. No coś tam się pewnie złapie z rajdów, ta XL-ka wpadnie, nie? Ale no wiadomo, z pewnością w tym momencie, teraz zajmie to zdecydowanie dłużej niż z remote ride passami, tak? A nowi gracze, jeżeli no będą chcieli grać Master League, no to już w ogóle będą daleko, daleko w tyle za nami graczami, którzy no grali wcześniej, czy to właśnie przed remote ride passami, czy w trakcie remote ride passów. Nowi gracze, no to już jest naprawdę od zera, będzie im ciężko. Cena ride passów, następny temat, no to jest praktycznie 200%, jeśli chodzi o cenę za jednego ride passa, tak? Mamy 195 coinów za jednego remote ride passa. No teraz była stówka, tak? Ja szczerze myślałem, że będzie to kosztować w granicach 150, tak? 150 coinów, 450 paczka tych trzech remote ride passów, spoko, ale no 195 za jednego remote ride passa to są 4 dni dla osoby, która no nie kupuje, tak? Czyli 4 dni stania po 8 godzin i 20 minut na gymie, żeby zakupić jednego remote ride passa. A jak będzie jakiś event z paczkami na, nie wiem, z jajkami, nie? Żeby zakupić taką paczkę, to już w ogóle masakra. Wiadomo, duża ilość graczy, no to dzieci albo osoby uczące się, które no nie zarabiają, więc dla nich stanie takich 4 dni na gymie, żeby otrzymać te 200 coinów, no to na pewno będzie bardzo, bardzo dużo i no długi czas oczekiwania, żeby coś w ogóle zakupić, więc tutaj ten system gymów i coinów z gymów, no myślę, że też powinien w końcu zostać zmieniony. Jest niby ta szansa na tego naszego jednego remote ride passa z Research Breakthrough, ale no moim zdaniem jeden na tydzień to troszeczkę mało. Jakby tutaj było jeden pewny, drugi może wypaść, no może by było lepiej, no ale no nie wiem, no nie mam tak naprawdę pomysłu. No na pewno jeden remote ride pass z tej cotygodniowej paczki, no to jest troszeczkę mało. Także dużo grup rajdowych no prawdopodobnie się rozpadnie, no bo niektórzy może, nie wiem, no stracą motywację albo no straci dla nich sens być na takiej grupie, żeby no dziennie robić 5 remote ride passów, nie? To możemy też no zaprosić 5 osób z naszych znajomych online i no też ktoś wejdzie i no nie musimy pytać się, czy ktoś robi ride, czy nie. No wiadomo, no nie każdy może wejść takie zaproszenie, bo może robić coś innego. Myślę, że no dużo tych właśnie rajdowych, takich szczególnie tych zagranicznych, się rozpadnie. Kolejny temat. Więcej candy XL z rajdów in person, tak? Czyli z rajdów pod gymem. No mam nadzieję, że będzie to co najmniej razy 2 XL candy niż było to teraz, tak? No bo jeżeli będzie to mniej, no to kurczę, jaki tutaj jest bonus, tak? To powinno nas zachęcić do tego, żebyśmy ten ride in person zrobić, a jeśli to będzie 1 albo 2 XL candy więcej, średnio. Także kochani, mi ten pomysł osobiście no się nie podoba, bo wielu graczy, no nie tylko ja, ale takie osoby, co no nie mogą wyjść na zewnątrz, albo no właśnie nie mają grup w swoim mieście, no bądź też mają rodzinę, pracę do wieczora, no gdzie po prostu tego czasu na grę jest mało, a takie rajdowanie no sprawiało im przyjemność gdzieś tam, wiecie, do kolacji, coś tu jakiś filmik, ktoś zaprosił na rajda, mogę tego rajda zrobić, więc no dla takich osób no było to fajne. No i mówię tutaj o osobach, które no naprawdę po prostu no nie miały takiej możliwości, a nie jak było wiele komentarzy, że lenie na kanapie, nie? Wiadomo, są osoby, które no mają pieniądze, mogą sobie pozwolić na no taką ilość rajdów i taki styl gry. Także no każdy grał jak grał. Także to tak naprawdę jest ich sprawa. Także pamiętajcie,
żeby szanować drugą osobę, a nie, że no, nie podoba wam się ich styl gry, czy ich opinia wyrażona w internecie, to zaraz trzeba pocisnąć w komentarzu, nie? Także pamiętajcie, szanujmy się nawzajem. No nie każdy może słyszał, ale pojawił się też temat danych, jak Niantic gromadzi na temat naszych lokalizacji. No nie będę się tutaj zagłębiał w ten temat, kto chce sobie sprawdzić, to może sobie sprawdzić, no tutaj są grube pieniądze z tego, ale to tylko pokazuje, że osoby no, z mniejszych miejscowości, no nie mówiąc brzydko, nie są brane pod uwagę. Osoby, które z kanapy wydawały pieniądze, też. Dla nich najważniejsze są osoby, które chodzą, grają, zwiedzają. Te dane są dla nich najważniejsze. Pokémon Go, tak jak mówiłem wam w ostatnim odcinku, Pokémon Go na zewnątrz, granie na zewnątrz, to jest właśnie to wyważenie gry i zapewnienie jej przyszłości na długie lata. Także wracając jeszcze do pierwszego tematu, faktycznie pomysłów z naszej strony, ze strony twórców było wiele, bardzo fajnych pomysłów miał dużo The Trainer Club, nawet zrobił z tego odcinek. Jakby ktoś nie wierzył, że no nie robimy jakiś tutaj, nie dajemy Nianticowi pomysłów, no naprawdę tak nie jest, uwierzcie. Żaden z tych pomysłów no nie został uwzględniony. Żaden. Że najlepsze było to, jak było to spotkanie i był ten przeciek, pamiętacie o tym limicie rajdów, czy będziesz limit 6. Pytaliśmy się, czy to będzie ten limit. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie, no gdzie, 6 rajdów remote, nie, no za mało, nie? A tutaj co? Cyk. Limit 5 remote rajdów, nie? No troszeczkę zabawne. Także kochani, co do nazwania mnie hardcorem, bo też były takie komentarze, że no bardzo dużo gram, no to szczerze wam powiem i no... Mam tutaj, sprawdziłem sobie swoje statystyki z ostatnich 48 dni, bo akurat na Ride Hour z Regirockiem sprawdzałem, ile mam rajdów legendarnych zrobionych. Także no szczerze, no ja tym takim wielorybem bym się nie nazwał, ale no możecie tutaj zobaczyć. Przez ostatnie 48 dni zrobiłem 373 rajdy, z czego no najwięcej to była oczywiście Rayquaza. Także średnia z tych 373 rajdów na ostatnie 48 dni to jest 7,77 rajda. Więc 7 rajdów na dzień to prawie mieszczę się tak naprawdę w tym limicie, tak? 5 remote rajdów plus 2 rajdy in person i no mieszczę się w limicie, nie? No to ta sytuacja nie jest wcale zabawna, tak? Na te 373 rajdy miałem 10 shiny, więc to jest 1 na 37 rajdów, nie? A niby jest 1 na 20 i ktoś mówi, że chapie się zawsze dużo szajniaków, nie? 1 na 37 to jest bardzo, bardzo mało. Wiadomo, może nie mieliśmy szałowych Pokemonów, tak? No bo była Rayquaza, później były jakieś Regi itp. itd., które no Pokemony, które nas nie interesują, czy to pod rajdy, czy PvP. No ale takim hardkorowcem jak kiedyś, to szczerze już nie jestem. Też mam własne życie, rodzinę i no po prostu... No nie mam czasu na granie w Pokémon Go, tak jak to było 3 lata temu, czy 2 lata temu, no nie jest to samo jak kiedyś. Co do pytań, jak będzie wyglądać moje Ride Hour, tak, nasz live, no to na tą chwilę jeszcze nie wiem, czy będę jeździł, nie wiem, umówię się z jakąś grupą z Katowic, czy z Bytomia, czy z Chorzowa na jakiś Ride Hour, czy będzie z tego odcinek, czy będzie z tego live, nie mam pojęcia. Także no dajcie znać w komentarzach, czy format live'ów z Ride Hour wam się w ogóle podobał. Mam nadzieję, że tak, no bo to Ride Hour praktycznie live z Ride Hour był co tydzień. Ale jeśli byście woleli odcinek, to nie wiem, no może po prostu ten format zmienimy. I kochani, na koniec, jakie wy macie plany co do gry po tych zmianach, które wejdą w życie 6 kwietnia o godzinie 20, limit 5 remote ride passów, do tego bardzo, bardzo drogie ceny właśnie tych remote ride passów. Dajcie znać w komentarzach, jaki styl gry będziecie teraz prowadzić, no bo ja na tą chwilę, no to tak, kurczę, powiem wam średnio, nie?
Ale jeszcze chciałem powiedzieć, w internecie powstała petycja na temat tego, żeby no, te zmiany nie zostały wprowadzone. Także kochani, no, jakbyście chcieli się na taką petycję wpisać, link macie w opisie. Szczerze, no nie wiem, czy taka petycja no, coś da, czy coś to zmieni, ale no można spróbować, tak? Można spróbować, może coś razem jako społeczeństwo, community podziałamy i coś z tego wywalczymy. Także można powiedzieć, że to jest takie Hiras, Niantic, część druga. No i co? Z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję za wszystkie komentarze w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że wypowiecie się pod tym odcinkiem również. Także dajcie znać, jaki będziecie prowadzić styl gry. No i jeżeli podobał wam się odcinek. No i co tutaj powiedziałem ogólnie w tym odcinku, no to dajcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczek. No i widzimy się w kolejnych odcinkach z Pokémon Go. Mam taką nadzieję. Do zobaczenia. Cześć.